Piotr Pręgowski wyznał, że miał myśli samobójcze. Powód: wyciska łzy. Fani Rancha będą wstrząśnięci. Odtwórca roli Pietrka, Piotr Pręgowski, walczył z myślami samobójczymi. W wywiadzie zdradził, co doprowadziło do tak tragicznych rozważań. Zawsze uśmiechnięty i pocieszny aktor skrywał mroczny sekret. W pewnym punkcie swojego życia znalazł się w bardzo trudnej, dla niego i rodziny, sytuacji. Jak udało mu się wyjść na prostą? Piotr Pręgowski z Rancha nie zawsze mógł liczyć na propozycje z branży. Piotr Pręgowski, 69 litrów, to bardzo znany polski aktor, w którego filmografii znajdują się takie produkcje jak Miś, czy Przeklęta Ameryka. Jednak największą popularność przyniosło mu Rancho, gdzie wcielił się w rolę Patryka Pietrka. Pocieszna, wiecznie uśmiechnięta postać zdawała się doskonale pasować do usposobienia aktora. Od zatrzymania produkcji Rancha również nie narzekał na brak zleceń. Grał nie tylko w serialach, ale i na deskach teatrów, w jego karierze znalazł się nawet epizod z bycia wodzirejem na weselach. Okazuje się jednak, że dobra passa aktora nie ciągnie się od zawsze. W latach 90. nie miał wielu propozycji, przez co znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Nie mógł utrzymać rodziny, co doprowadziło do brutalnych rozmyślań. Piotr Pręgowski: o problemach ze znalezieniem pracy, myślałem o samobójstwie. Piotr Pręgowski pierwszy raz pojawił się na wielkim ekranie w 1976 roku, mając wtedy 22 lata. Zagrał w Barwach Ochronnych epizodyczną postać studenta. Od tego czasu regularnie grywał w filmach, ale nie były to pierwszoplanowe role. Ponadto w latach 90. nad jego karierą aktorską zawisły ciemne chmury. Nie dostawał prawie żadnych propozycji, przez co nie był w stanie zapewnić rodzinie godnych warunków życia. Problem z pieniędzmi okazał się dla aktora niesamowicie dołujący. Myślałem o samobójstwie. Chciałem to zrobić dla żony. Kombinowałem, jak się tu wysoko ubezpieczyć i ewentualnie zabezpieczyć rodzinę. Traktowałem to biznesowo, opowiedział Pręgowski w rozmowie z Super Expressem. Piotr Pręgowski nie jeden raz otarł się o śmierć. W życiu Piotra Pręgowskiego pojawiło się jeszcze kilka innych sytuacji, w których spojrzał śmierci prosto w twarz. Było to wtedy, gdy ciężko zachorował w trakcie pandemii oraz przy wypadku samochodowym, o którym opowiedział w wywiadzie dla Onetu. Razem z kolegą, który jest muzykiem, kompozytorem i aranżerem, jechaliśmy zagrać koncert. On prowadził samochód. Niefortunne okoliczności spowodowały, że nagle zjechaliśmy z naszego pasa ruchu na przeciwny i centralnie zderzyliśmy się z pojazdem nadjeżdżającym z drugiej strony, wyznał. To cud, że przeżyliśmy. Powinniśmy zginąć na miejscu. Uderzenie było tak silne, że oba auta zostały doszczętnie zniszczone. Na szczęście, nikomu nic poważnego się nie stało. Najbardziej poszkodowany byłem ja, ale i tak można powiedzieć, że wyszedłem z tego bez większego szwanku.